Ulubiona scena z serii o Kevinie. To był chyba Kevin sam w domu, jak rzucał te puszki z farbą i oni dostawali. No to tak najbardziej śmieszne. Nie, w domu. No to moja ulubiona scena, jak ucieka przed bandziorami. A moja, jak pamiętam, niesie zakupy chyba ze sklepu. I wszystkie tam siatki mu pękały i wszystko wypadło. Jak ten, jak oni się nazywali? Jak się nazywali złodzieje z Kevina? Jak się zaczęli włamywać do domu i dostali farbą po twarzy. Moja? To jak rzucał cegłówki z dachu w Kevin Sam w Nowym Jorku. To co dla mnie bardziej jak ten taki wysoki wchodzi przez okno i na bombki stanął. To było zabawne. Najśmieszniejsza historia z nadwigilijnego stołu. Najśmieszniejsza, o kurde, to sporo jest tego, bo na pewno gdzieś tam w rodzinie jest kilka osób, które potrafią rozbawić, ale taką najśmieszniejszą to ciężko mi gdzieś przypomnieć jaką na teraz. No ja też mam podobnie, dużo było śmiesznych i ciężko właśnie sobie jedną tą zawsze wyjątkową jak gdzieś tam się spotykamy, to jest śmiesznie, ale gdzieś tam w jednej tej sytuacji jest ciężko. Najśmieszniejsza historia z nadwigilijnego stołu. Jak jeszcze nie rozpoczęliśmy Wigilii, a siostra już chce otwierać prezenty. Najśmieszniejsza historia z nadwigilijnego stołu. A, masz coś? Nie. Stypa. U mnie jest sztywno. U mnie też. Pasterka w kościele czy na osiedlu? No oczywiście w kościele, bo potem czasem się zdarza, że... Stanie się chwilę na osiedlu, ale... No zdecydowanie nie, no w kościele. Pasterka w kościele, z rodziną. Raczej w kościele, mi się wydaje. U mnie zawsze staram się iść do tego kościoła z kolegami, ale no często wychodzi, że zostajemy na osiedlu. Na osiedlu. U mnie w kościele. O co prosiłeś Mikołaja w swoim pierwszym liście? To już było kilka dobrych lat temu. Ale z tego co dobrze pamiętam, to o buty piłkarskie. Takie pierwsze profesjonalne to na pewno było gdzieś tam moje marzenie, jak byłem młody. I z tego co pamiętam, to je dostałem. W swoim liście chciałem, no wiadomo, jakieś największe i najdroższe prezenty. To, nie wiem, jeden z nich to chyba rower był czy coś takiego. No trochę temu to już było, ale pewnie jakieś zabaweczki albo jakieś klocki. No ja zdecydowanie klocki Lego. Pamiętam, że zawsze lubiałem je. I z tego co pamiętam, to chyba pierwsze jakie dostałem to jakiś samolot Lego City. No ja tak daleko nie sięgnę pamięci. Ja pamiętam, no. Tak zapadło mi w pamięć. Bo ja prosiłem o klocki Lego posterunek policji. Jeszcze wiadomo, było się młodym, to była zajawka, żeby to układać. Ja zawsze marzyłem o jakimś dużym samochodzie. Myślę, że wspomniałeś o piłkę. W swoim pierwszym liście na pewno poprosiłem o wiele rzeczy. No, się coś tego daje, ale chyba tak najbardziej, jak pamiętam, to o klocki Lego chyba prosiłem. Może być. Co to za utwór? I to mam zanucić, tak? Wkręcę, że nie działa. Znam, ale jeszcze. Powiem ci, że ty wiem wszystko, nie? Nie wiem, inaczej nie potrafię. No czekaj, mam to już, ale daj jeszcze. Czekaj. Poszli wszyscy do stajenki. Brawo. Bardzo. Ale Godlewska jak poleciała. No weź coś jeszcze powiem. No nie wiem. A kątki dwa? No coś takiego. Cicha noc. No nie wiem. Cicha noc to ja. Ale to nie kolenda, czy kolenda. Piosenkę świąteczną. Bardzo znana. No ale jak powiedziałeś mi, a to co ją? No.
Wśród nocnej ciszy? Tak? Punkcik! Jeszcze raz? Nie no, punkcik zdobyliśmy. Wśród nocnej ciszy. Brawo ty. A to kolenda może być? No kolenda, no. Maleńkie. Jak to się nazywa? No dawaj no. Zapomniałem jak się kolenda nazywa ty. Możesz mu pokazać. Pójdźmy wszyscy do stajenki, no tak. No, no, zgadzam, no wiedziałem o co chodzi. Zmiana. No powiedz mu, co to było. No, jak nie pamiętam, jak to było. All I want for Christmas is you. No to na pewno by wpadł na to. Przybierzeli do Betlejem. Brawo ty! Proste wam dałam! Nie do rady, czekaj. Jeszcze raz. A gim. Coś, nie znam tego tytułu, ale wiem, o którym piosenkę chodzi. Chwała na wysokości. No? Dokładnie. Co tu masz głos petarda, nie? I muzycznie. Możesz polecić dalej. Nie no, to ciężko. Nie miał szans, człowiek. Powiedziałeś, że Martin, no, 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 no nie, no to kurczę się nastawiłem na jakąś polską anto, tak. A giving coś tam... No? Ja to słowa zgadę, nie? Last Christmas. A gave him a hand. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt!